Witam, nazywam się Piotr Cybulski. Oto następny odcinek naszej nauki programowania C++. Zaczynamy naukę o klasach i obiektach tych klas. Jest to dosyć rozbudowany temat, także nie traćmy czasu. Czym jest klasa? Klasa jest to rodzaj struktury, o której uczyliśmy się w poprzednim odcinku, lecz możliwość bardziej rozbudowana ma. Oprócz właściwości posiada także własne funkcje, które nazywane są metodami oraz posiada 3 stopnie ochrony danych swoich. No więc najlepiej będzie, gdy będę mówił o tym na przykładzie, w jaki sposób tworzymy klasę. Klasę tworzymy podobnie jak strukturę, jednak używamy słowa kluczowego klas. Po nim następuje nazwa tej klasy. Załóżmy, że będziemy używali dużej literki C, która będzie symbolizowała, że jest to klasa. Będzie to klasa zwierzę. Otwieramy nawiasy klamrowe i w środku możliwości oraz metody, czyli funkcje, tak się nazywają funkcje w klasach, metody w tej klasie animal. Załóżmy, że chcemy mieć przede wszystkim nazwę tego zwierzęcia, czyli tworzymy zmienną typu string name. Co jeszcze możemy opisać, w jaki sposób zwierzę? Możemy opisać ilość nóg, jakie posiada, typu int, będzie number. Dobrze, no załóżmy, że to jest taka prosta, najprostsza klasa. O, przepraszam, jeszcze średnik na końcu musi być zawsze. Dobrze, wszystko działa. Możemy teraz stworzyć podobnie klasę, możemy utworzyć obiekt klasy, możemy utworzyć jak obiekt struktury, pisząc najpierw nazwę klasy animal i teraz tworzymy obiekt tej klasy. Niech to będzie na przykład, stworzymy zwierzę lion jako lew. Dobrze. Co teraz możemy zrobić? Możemy zrobić, odwołać się do poszczególnych właściwości tego obiektu, tak jak w przypadku struktur, poprzez lion. Kropka. A, właśnie. I teraz popatrzcie, co tu się dzieje. Nie mam możliwości dostępu do właściwości name ani właściwości number of legs. Chciałem o tym za chwilę powiedzieć, ale wyprzedził mnie kompilator. Dlaczego nie mówię? Ponieważ nam to na razie zakomentuję. Wewnątrz klasy występują 3 poziomy zabezpieczeń prywatności, właściwości oraz funkcji: private, protected oraz public. Czym to jest, z czym to się je, co to znaczy, już mówię. 3 stopnie, każdy z tych stopni zabezpieczenia danych prywatności deklarujemy wewnątrz klasy słowami kluczowymi private z dwukropkiem, protected oraz public. Wszystko, co znajduje się poniżej, jest określonego, ma określony poziom bezpieczeństwa. Czyli jeżeli te zmienne wstawimy tu, będą one typu private. Jeżeli wstawimy tu, będą typu protected i tu typu public. Teraz czym one się różnią? Więc po kolei. Poziom private zabezpieczeń mówi, że metody klasy oraz dostęp do danych mają metody klasy oraz klasy i metody zaprzyjaźnione z daną klasą. Tryb protected, poziom protected, mówi, że dostęp do danych, czyli do tych właściwości oraz metod, do danych mają metody klasy, tej klasy, oraz klasy i metody zaprzyjaźnione oraz klasy pochodne. Co to są klasy pochodne i klasy zaprzyjaźnione, powiemy jeszcze. Oraz poziom zabezpieczeń public, gdzie dostęp do danych jest prawie że nieograniczony. Zaraz wyjaśnię. Będziemy się wgryzali po kolei w te wszystkie zawiłości, ale na początku chcę powiedzieć, omówię proste ustanie w zwykłym świecie.
private oraz public. Jeżeli nie ma żadnego określonego poziomu zabezpieczeń, to jest to domyślnie tryb private. Dlatego jak ja na początku nie wpisałem niczego, zostawiłem tak, nie mogłem odwołać się do właściwości name tego zwierzęcia. Jest to błąd. Jest to błąd, ponieważ ta właściwość jest domyślnie przypisana do poziomu bezpieczeństwa. Private. Dlatego z zewnątrz nie mam do nich dostępu. Lecz jeżeli zmienię to na public, teraz już nie mam problemu. Mam dostęp do właściwości name, mogę przypisać załóżmy. Imię tego lwa załóżmy Bob. Nie wiem, czy lwy się nazywają Bob, ale niech będzie. Tak samo możemy przypisać nóg temu naszemu lwowi. Lwu, nie lwowi, przepraszam. Na 4. Oczywiście wewnątrz klasy część właściwości lub metod może być typu private, inne typu public, jeszcze inny typu protected. Jest to, załóżmy, że sobie stworzę. Załóżmy, że imię oraz zaszczynuk jest typu private. Natomiast w typie public stworzymy sobie metodę, która nie będzie nam nic zwracała, ale za to będzie nam wyświetlał imię. No, nie imię. Zrobimy, że będziemy mogli wpisać imię danego zwierzęcia z klawiatury. Czyli załóżmy input name, tak to nazwiemy. Mamy utworzoną metodę w tej klasie. Nasza pierwsza metoda. Na razie jest to tylko deklaracja metody. Prawdziwe ciało tej klasy, tej metody deklarujemy poniżej klasy, z zewnątrz. Robimy w następujący sposób. Jest to typ void, czyli nic nie zwraca. Teraz piszemy nazwę klasy, do której będziemy się odwoływać. 2x2 i nazwę metody, którą będziemy deklarować. Ciało będziemy wpisywać. Na końcu bez średnika. Otwieramy nawiasy klamrowe. Tutaj będziemy wpisywali teraz ciało tej metody. Jest błąd. Aha, ponieważ ja zmieniłem z powrotem name i number of legs na private, nie mam do tego dostępu. Kompilator się o to upomniał. Dobrze, działa wszystko. I teraz załóżmy, że wewnątrz tej metody, gdy wywołamy tą metodę, będziemy mogli podać imię tego zwierzęcia. Wyświetlimy komunikat. Po czym wczytamy getline do, i teraz będzie ciekawe, zaraz to omówię szerzej, do zmiennej name. Zmienna name. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Nigdzie wewnątrz tej metody nie zadeklarowaliśmy zmiennej name. A pomimo tego kompilator nie wyświetlił żadnego błędu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ name jest właściwością tej klasy CAnimal, do której należy ta metoda inputName. Jest ona typu private, ale to nie zmienia, że postaci rzeczy możemy się do niej odwołać. Ponieważ zgodnie z definicją wszystkie metody tej klasy, klasy i metody zaprzyjaźnione mają dostęp do tych zmiennych. Dlatego nie muszę nic deklarować. Wystarczy, że odwołam się do zmiennej name, która została zdefiniowana tu i mogę ją zmienić. Dzięki temu nie mogę zmienić tej zmiennej name z zewnątrz. Nie mogę. To jest błąd. Ale mogę pośrednio wywołać funkcję input name, która zmieni tą nazwę name, tą zmienną. I moglibyście się zastanawiać, dlaczego tak jest. Po co sobie komplikować życie? Czemu nie napisać po prostu tutaj name i tutaj napisać bot? Tylko bawić się w jakieś metody i tak dalej. No więc
Jest to bardzo mądre i wyjdzie to nieraz w trakcie waszego programowania. Chodzi o to, by użytkownik nie namieszał, tak szczerze powiedziawszy, za dużo, ani programista, który dostaje taką klasę. Bo załóżmy, że prowadzimy duży projekt, tworzymy duży projekt, jesteśmy tylko jednym trybikiem, który dostajemy za zadanie utworzenia klasy, tak jak tutaj zwierzę, animal. Opisujemy bardzo skomplikowane, bardzo jest to rozbudowana klasa. Są tam właściwości, jakaś grupa krwi, gdzie on żyje, jaki ma wzrost, wagę itd., itd. I tylko my wiemy, co tak naprawdę można zmienić w tym zwierzęciu, w sensie przypisać, zadeklarować, co nie. Jeżeli oddamy taką klasę bez, wszystko będzie w trybie public, oddamy komuś innemu programiście taką klasę, on zacznie dopisywać tutaj bezpośrednio różne wartości. Te, które mają być dopisane i które nie mają być dopisane, na przykład zostanie, załóżmy, że mają być jakieś wypełnione zmienne, on je zostawi puste. Program będzie dalej z nich chciał korzystać, one będą puste, nie będą zadeklarowane. Wszystko się posypie. Dlatego właśnie wykorzystujemy metody, żeby inny programista wiedział, że ma, aha, on ma tutaj, ma dostęp tak naprawdę tylko do funkcji input name. I nie interesuje go nic więcej, co tak naprawdę się dzieje wewnątrz. Jakie tam są zmienne. On ma tylko dostać, on wie, że tylko ma wywołać tą metodę i to wszystko. Nie musi się wygryzać, jak ta tak naprawdę klasa działa wewnątrz, co ona ma w środku. Wystarczy, że on wie, do czego może się odwołać i co może wykorzystać. Dobrze, taka dygresja była, a teraz wróćmy do naszego przykładu. Jeżeli chcielibyśmy wywołać teraz tą metodę, to w jaki sposób? Musimy zrobić tak. Wywołać obiekt lion i odwołać się do funkcji input name. To jest funkcja, więc musimy mieć nawiasy otwarte i zamknięte. Jeżeli będziemy mieli jakieś parametry, to w środku przekażemy. I to wszystko. Wywołujemy program. Proszę, co się nam pokazuje. Została wywołana metoda obiektu klasy CAnimal, czyli to. Zostało to wyświetlone, podajemy teraz. Koniec. W tym momencie zostaje przypisane, nie bezpośrednie, ale pośrednie przypisanie tego, co my podaliśmy z klawiatury, do imienia zwierzęcia. Załóżmy, że teraz zrobimy to samo z ilością nóg zwierzęcia. Tworzymy drugą metodę input number legs. Musimy ją zadeklarować, tą klasę, znaczy tą metodę. Jest to też typu void. CAnimal, przekopiuję to, żeby nie zrobić błędu. I tutaj robimy podobnie jak tu. Załóżmy, że weźmiemy to zwykły synem nam this input number of the number. I spróbujmy to wywołać. Jest to funkcja, metoda input number of select. Najpierw podajemy imię zwierzęcia, niech to będzie ten Lew Bob, i podajemy jego ilość nóg, 4, koniec. W ten sposób mamy wypełniony obiekt, właściwości obiektu zostały wypełnione, name oraz number of legs zostało wypełnione przez użytkownika. Możemy oczywiście utworzyć tablicę obiektów, tak samo może być dynamicznie tworzona tablica obiektów tej klasy. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy utworzyli na przykład tablicę 5 lwów. Do każdego, załóżmy, lew pierwszy będzie miał wywołane te funkcje. To samo potem możemy zrobić z lwem kolejnym. Mamy tworzonych 5 lwów, które możemy w jakiś sposób wykorzystać. Może być wskaźnik do obiektu, oczywiście tak samo jak wskaźnik do struktury, do zmiennej. Wszystko jest tak samo. Dobrze, teraz weźmy, spróbujmy, pomówmy o konstruktorach i destruktorach. Co to jest, co to są konstruktory i destruktory?